Kto może Ci wystawić opinię o rocznej abstynencji alkoholowej? Jak idziesz do WOMP na badania, oczywiście złapany za jazdę pod wpływem, czy to może być taki lekarz jak ja, czy rodzinny, a może jakiś tam psycholog, czy inny terapeuta. Witam Panie Darku, nie mogę znaleźć odpowiedzi na moje pytanie. Ja już szczęśliwie odzyskałem prawko i nigdy więcej nie popełnię tego błędu. Człowiek się uczy aż do śmierci. Dokładnie, uczy się aż do śmierci, jak to mówią, głupim umiera. Ale do rzeczy, mój kolega stracił prawo jazdy po alkoholu i to już drugi raz i teraz na okres 3 lat. I moje pytanie, czy on będzie musiał udowadniać swoją abstynencję alkoholową w WOMP-ie? Jeżeli tak, to skąd takową decyzję mieć? Pozdrawiam serdecznie. Przyznam, że Pana filmiki bardzo mi kiedyś pomogły, może jakiś link do mojego pytania. Pozdrawiam. I niestety, recydywa alkoholowa powoduje tutaj, że w WOMP-ie na tego dżentelmena będą patrzeli troszeczkę inaczej, nie będą się z nim cackali. Pierwszym razem może się jakoś wytłumaczyć, że no, byłem głupi, jechałem na kacu, spożyłem trochę alkoholu tam w sobotę, a jechałem w poniedziałek, nie wiedziałem, że nie wytrzeźwiałem. Natomiast w tym przypadku to już bezwzględnie będziesz musiał udokumentować co najmniej roczny okres abstynencji, przedstawić opinię lekarza lub terapeuty, i tu jest ważne stwierdzenie, prowadzącego leczenie odwykowe, i ta opinia ma jeszcze potwierdzać to leczenie i utrzymanie abstynencji oraz przeprowadzenie regularnych kontrolnych badań lekarskich. I w Polsce, o ile się orientuję, leczeniem odwykowym zajmują się różne ośrodki, jakieś tam poradnie leczenia uzależnień i domyślam się, że pracują tam lekarze, z reguły psychiatrzy, którzy mogą wystawiać takie zaświadczenia. No, przypuszczam, że lekarz innej specjalizacji, jeżeli jest zatrudniony w takim ośrodku, no to jak z pieczątką nagłówkową pójdzie to taka opinia, z pieczątką nagłówkową oczywiście takiego ośrodka terapii uzależnień, no to przypuszczam, że nawet ja czy inny lekarz też by mógł to wystawić, no ale ja zatrudniony tam nie jestem. I jaki jest główny problem? A mianowicie to, że kierowcy, którzy potrzebują takich opinii o tej abstynencji, zwlekają do ostatniej chwili i nagle tam 2-3 miesiące coś tam sobie przypominają, jak trwoga to do Boga, czyli cmyk-myk do tej poradni, no i przynoszą zaświadczenia jeszcze ciepłe, zaledwie kilkumiesięczne, licząc na to, że jak nie pili w ogóle, prawda, czy to prawda, czy nieprawda, to jest inna rzecz, ale jak nie pili w ogóle, to takie zaświadczenie coś tam da. No i bądźmy szczerzy, jeżeli dany podopieczny takiej poradni nie uczęszcza, nie uczestniczy w całym tym programie leczenia lub go przerwał, to często są wystawiane zaświadczenia bezwartościowe dla WOMP-u i dlategoż to klienta z punktu widzenia odzyskania prawo jazdy. I dotyczy to zarówno placówek, które współpracują z NFZ, czyli biorą pieniążki z NFZ i Ty się leczysz za darmo, jak i tych prywatnych, którym płacisz. Gdzie nie wiadomo o co chodzi, no niestety. I w przypadku tych pierwszych domniemywam, że pewnie nie mają w ogóle interesu, aby poświadczać nieprawdę, aby iść Ci jakoś tam na rękę. A w przypadku tych drugich znaczenie może mieć, ale wcale nie musi. Brak potencjalnych opłat od Ciebie za przerwaną terapię. No, sprawa prosta, jak się nie leczysz, to nie płacisz, prawda? Czyli płać i płacz, płacz i płać. Bezsensowne wydaje mi się tutaj przynoszenie zaświadczeń z takich z AA. O ile się orientuję, intencją jest tutaj anonimowość tej wspólnoty, a nie wyręczanie lekarzy w wydawaniu jakichś opinii. No oczywiście, jeżeli taka AA Ci jest potrzebna, jeżeli potrzebujesz tej pomocy, to uczestniczenie w ich spotkaniach jak najbardziej pochwalam, podpisuję się obiema ręcami, prawda, i tym wskaźnikiem. No, nawet możesz wspomnieć o tym lekarzowi w WOMP-ie, czy temu lekarzowi z poradni leczenia uzależnień, szczególnie pokazać, że coś zmieniłeś w swoim życiu, coś się starasz, uczęszczasz, prawda, ale mówię, dla lekarza medycyny pracy w WOMP-ie będzie opinia medyczna podstawą jakiegoś działania, prawda, nie tam jakieś zaświadczenie za, jeżeli w ogóle Ci to
wydadzą. A poza tym, jeżeli ktoś to wyda, no to będzie się musiał podpisać. Jak się podpisze, to już nie jest anonimowy. I nie jestem pewien też również, jak WOMP-y traktują opinie psychologiczne. No, tak na zdrowy rozum, w tym przypadku psycholog by musiał mieć jakieś kwalifikacje jako terapeuta, czy być zatrudniony w takim ośrodku. No i pewnie to samo dotyczy terapeutów po wszelakich innych studiach. Nie wiem, jak się nabywa uprawnienia terapeuty leczenia uzależnień po studiach niemedycznych, także temat jest dla tych, co taką procedurę przeszli i zostali tymi terapeutami. Natomiast ten topic, ten temat traktuję zdecydowanie jako wywoławczy. No, muszę uczciwie przyznać, nie pracowałem w WOMP-ie, nigdy nie musiałem w życiu stawać przed problemem uznania takiej opinii lub jej odrzucenia, prawda? Mam trochę za miękkie serce na takie rzeczy, żeby ludzi krzywdzić. Nawet krzywdzić w cudzysłowie, bo przypuszczam, że negatywne orzeczenie lekarskie czasami takiego człowieka ratuje. No, trudno też mi powiedzieć, jakiej jakości są te opinie od tych lekarzy i terapeutów, lekarzy psychiatrów, bo tak szczerze, no, lekarze medycyny pracy wiedzą swoje, mają swoje przepisy, no, a psychiatrzy i terapeuci wiedzą swoje. I wierz mi, że tam, gdzie dwóch lekarzy, trzy opinie, prawda, gdzie czterech lekarzy, to już 20 opinii, poglądy jednych i drugich wcale nie muszą być zbieżne i świadczy to o tym, że tak było na początku wprowadzenia nowych przepisów. Jedni pisali swoje, drudzy swoje. Jak to mówią, ksiądz wini pana, pan księdza, a nam biednym zewsząd. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast w sumie na tym kończę. Tyle, że jeżeli przeszedłeś tą ścieżkę, jak chcesz się podzielić swoim doświadczeniem w temacie abstynencji alkoholowej lub innej, a szczególnie opinii o tej abstynencji alkoholowej, koniecznie skomentuj to wideo, powiedz, jak to wyglądało w twoim przypadku, jak ta opinia, jak to zaświadczenie wyglądało, czy nie miałeś problemu z jej otrzymaniem, czy nie miałeś późniejszych problemów z akceptacją w WOMP-ie, no jak miałeś, czy lekarz, czy tam terapeuta chciał coś poprawić. No, życie różne zna przypadki, prawda, takie, o których się nawet filozofom nie śniło. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Do zobaczenia w moim kolejnym filmiku. Natomiast jeszcze raz powtarzam, naprawdę cieszę się, że nie pracuję w WOMP. Lekarze tych ośrodków mają trudny orzech do zgryzienia, naprawdę muszą pogłówkować czasem. No, w takich trudnych przypadkach ja bym się do tej roboty nie nadawał. Także też muszą znosić jakiś, często jest jakiś konflikt z pacjentami, często muszą się jakoś tam tłumaczyć. No, w pewnym słowa tego znaczeniu muszą być gruboskórni, prawda? Także jeszcze raz na tym kończę. Koniecznie skomentuj to wideo. Jak nie jesteś moim widzem, to oczywiście zapisz się do mojego kanału YouTube. Tutaj gdzieś po prawej czy po lewej stronie są linki do subskrypcji.